Cześć, tu Zeratul, zapraszam do kolejnego programu PS3 Side TV. W dzisiejszym programie Bulletstorm. Muszę tu gwoli wyjaśnienia coś dodać na początek. Może zacznę od tego tak naprawdę. Otóż pokazuję wam teraz pierwsze echo i pokażę wam początek kampanii. Tak się zdarzyło, że wypożyczyłem grę w wersji na PS3 i właśnie pokazuję gameplay z wersji na PS3, ale w dniu premiery jeszcze kupiłem też na Xboxa, bo się jakoś nie mogłem oprzeć Bulletstormowi i w chwili, gdy odbierałem Killzone 3. Tak więc zacząłem i tak grać wcześniej trochę na Xboxie, dlatego na PS3 już nie zaczynałem, dlatego pokazuję wam od początku, ale jako, że w grze chodzi tylko tutaj o drobną grafikę, różnicę w grafice, której tak naprawdę nie widać, to może śmiało mogę powiedzieć o Bulletstormie. Bulletstorm to jest polska gra tak naprawdę, bo stworzona przez People Can Fly, czyli studio pana Adriana Chmielarza. Adrian Chmielarz znany wszystkim, kreator polskiej sceny gamingowej, w ogóle polski deweloper, który od tajemnicy statuetki zaczął, później jakieś tam Teenage Enty były i Painkiller, najsławniejsza gra Adriana, która zyskała rozgłos na zachodzie, dzięki temu w ogóle Epic ich kupił i wyszedł teraz Bulletstorm. Ja się prześmiewałem z tej gry, mówiąc, że to Bullet Shroud, bo przez to, że się nabijali z Halo i nie mogłem tego strawić. Ale czym jest Bulletstorm? Bulletstorm to jest generalnie powrót do korzeni FPS-ów, czyli zabawa w zabijanie przeciwników. Chodzi generalnie o to, żeby ich zabijać, a nie żeby było poważniej, żeby był klimat jakiś wojenny. Tylko wbijamy na jakąś planetę, rozbijamy się na niej, no i robimy zadymę i generalnie robimy skillshoty. System skillshotów jest dosyć pokaźnie rozbudowany, ale nie ma co tu ukrywać, że generalnie wszystkie robi się na jedno kopyto, tylko zmienia się najwyżej otoczenie, czy wrzucimy kolesia na kaktusa, czy wrzucimy pod prąd, to dostajemy innego skillshota, ale wygląda to mniej więcej tak samo. Tak więc może się to troszeczkę też znudzić. Ponadto mamy właśnie echosy, to są takie w stylu Mirror's Edge system, którym nabijamy sobie punkty, przechodzimy z pojedynczą kampanię, tak jakby single playerową, i przez echosy nabijamy punkty, zbieramy gwiazdki. Taki bonus po zakończeniu kampanii, żeby można było wracać do tego, porównywać leaderboards ze swoimi znajomymi i pokazywać im, jacy to my jesteśmy lepsi w zdobywaniu skillshotów i jakie to mamy fajniejsze pomysły na zdobywanie tych skillshotów. No i poza tym mamy jeszcze tryb anarchii. Tryb anarchii polega na tym, że gramy koopa, taka horda z Gears of War. Generalnie też to polega na tym, że musimy wyeliminować przeciwników w jak najfajniejszym stylu, zebrać odpowiednią ilość punktów, żeby móc awansować do kolejnej rundy. Jeżeli nam się nie uda zebrać wymaganej ilości punktów, to możemy sobie po prostu taką rundę powtórzyć, tak więc nie ma zaczynania od początku i tak do 20 fali, która to jest falą bossów, tam jest 70 przeciwników i jest bardzo dużo punkcików do zebrania. Tak więc fajna zabawa, fajny pomysł na grę, moim zdaniem nie jest to nic zupełnie nowego, bardziej odświeżenie starych pomysłów. Dosyć ciekawy to FPS pod tym kątem, powrót taki do korzeni. Pod kątem graficznym gra śmiga na silniku Unreal Engine 3. 3,5 tak naprawdę chyba to najnowsze dziecko tam Epica, bo Epic bardzo mocno pomagało nie tylko przy promocji tej gry, ale też jakiś tam swoich deweloperów wysyłało, żeby pomogli Adrianowi spółce z developingiem. Tak więc moim zdaniem pod kątem tekstur one zarówno w wersji Xboxowej, jak i wersji na PS3 no nie są najwyższych lotów. Jak zbliżymy się do jakiejś teksturki, to widzimy, że ona nie jest w takiej wysokiej rozdzielczości, jak na przykład Epic potrafił zrobić z Gears of War czy z Unreal Tournament 3. Ale pomimo tego gra jest piękna i co najbardziej rzuca się w oczy, to przepiękne panoramy, pejzaże i dynamiczne wielkie rzeczy, jak na przykład znane z trailerów Wielkie Koło, którego później widzimy je parę razy i ten motyw jest wykorzystywany. Tak więc to jest przepiękne i to zachwyca, aż się chce przypatrzyć tym pięknym panoramom, bo naprawdę tutaj People Can Fly stworzyło bardzo ciekawy design tej gry. Taka planeta jest dosyć opuszczona, dzika, ale przez to też i ciekawa. Tak samo jak i zdobyta też przez ludzi, tak więc kończy się właśnie teraz ten tryb echosów. Niestety tylko te dwie gwiazdki udało mi się zdobyć. A tu już właśnie w kampania jest i tu chciałem wam pokazać taki sympatyczny motyw, który pewno widzieliście już na trailerach czy screenach. Otóż to otwieramy drzwi i co się będzie z tymi drzwiami robiło? Otóż z tymi drzwiami się będzie robiło ROD, czyli Red Ring of Death, czyli to, że się Xbox popsuł. Żałuję, że na wersji na PS3, na której wam to pokazuję, nie ma właśnie pokazanego Eloda, bo to by było coś ciekawszego.
Ale to, że to jest taki pomysł, mieli panowie z People Can Fly, to tylko pogratulować poczucia humoru, bo to zabawne jest. Ponadto dialogi są dosyć mocne w tej grze, czyli jest bardzo mocny język użyty. Bardzo często nasi bohaterowie przeklinają, ale także dosyć umiejętnie przeklinają, składają te dowcipy tak i przekleństwa, żeby to brzmiało dosyć sympatycznie. Tak więc tu Rick Remender, który odpowiada za fabułę i za te dialogi, naprawdę dosyć fajnie się spisał. Jeżeli graliście, mieliście okazję zagrać w Gears of War, to tam właśnie taki prosty żołnierski humor był pod kątem wulgaryzmów, i to samo jest właśnie w Bulletstormie. Mnie się to podoba, jest to takie relaksujące. Nie powiedziałbym, że to jest najwyższych lotów, ale to ta gra nie ma być najwyższych lotów, nie ma być właśnie jakaś super poważna, tylko ma być zabawna, i taka właśnie jest. Dlatego ja bardzo serdecznie polecam ogólnie Bulletstorma, jeżeli wam się na przykład Killzone 3 nie spodobał, a jeżeli mielibyście mieć wybór między Bulletstormem a Killzone'em, to jednak polecam bardziej Killzone'a, bo moim zdaniem jest o wiele lepszą grą, ale Bulletstorm też spełnia swoje zadanie i naprawdę jest udaną produkcją, bardzo ładną do tego, muzycznie może nie jest tak wybitną, bo jednak ta muzyka jest trochę sztampowa, jakieś riffy gitarowe i tyle, ale nic rzucającego się w uszy za bardzo nie usłyszycie. Ale pod kątem graficznym jest naprawdę fajnie, no i fajny jest voice acting, naprawdę aktorzy dobrani są kapitalnie w doborowy sposób, mamy świetną obsadę, gra jest z tego co wiem po polsku w wersji kinowej tylko. Tak więc tutaj angielscy aktorzy naprawdę spisują się na medal i te przekleństwa sypią się garściami, jest całkiem pozytywnie. No więc my to już przejdziemy, jakaś będzie cutscenka, ja wam pokażę w ogóle strzelanie, bo na początku gry mamy jeszcze taki motyw, że możemy sobie strzelać z naszego stateczku w jakiś duży krążownik, tak więc to też jest ciekawe. Modele postaci prezentują się całkiem okej, nie powalają, ale no to tak jak na silniku Unreal to znamy z wcześniejszych odsłon. Nasz główny bohater to ogólnie pijaczyna i jakiś tam pirat, który wcześniej był najemnikiem i pracował dla jakiegoś generała Serrano, i obydwoje się rozwalają na planecie. Taki mały spoiler fabularny. Ale jest okej, fajna gra, taka ósemkowa bym powiedział. Można czasem się znużyć. Jeżeli nie mieliście okazji wcześniej grać na pewno w hordę gearsową, bo nie macie na przykład Xboxa, to tryb anarchii, ten koopowy na pewno wam się spodobał, bo to jest kupa fajnej zabawy. W sumie w Uncharted on też był, ale tutaj on polega właśnie na ładowaniu skillshotów, no i ten system skillshotów ma być tym selling pointem tej gry. Mnie to do końca nie sprzedało. Bardziej mi się podobają właśnie dialogi, które są takie wulgarne i prymitywne. Tak więc ja chciałem powiedzieć Bullet Shrota. Bulletstorma polecam. Warto się z tą grą zapoznać. Warto kupić nową, bo pamiętajcie, że dostajecie online pass od EA, chyba że interesuje was ta gra tylko pod kątem single player, to wtedy zapomnijcie. No już jest zapowiedziane DLC do gry, tak więc na pewno będzie jeszcze wspierane przez People Can Fly. Sympatycznie, bardzo mnie to cieszy, no i będziemy na pewno czekać na kolejny projekt od tego studia, bo spisali się tutaj znakomicie. Dzięki bardzo za uwagę, możecie się przyjrzeć teraz, jak będę latał statkiem który nie prezentuje się wcale kapitalnie graficznie. Powiem wam tylko, że im dalej w grę, tym grafika większe wrażenie robi. O ile na początku czułem rozczarowanie, tak później było w porządku. Nie ma większych różnic między Xboxem a PS3. Praktycznie generalnie obie wersje wyglądają identycznie. Płynnie chodzą obie gry, tak więc jest to dobre. Tak samo jak to z wcześniejszymi grami na silniku Unreal Engine też można zobaczyć, że doczytują się tekstury. Niestety, a taka już jest wada tego silnika i nie zmieniono tego mimo ulepszeń względem 3,5 z trójki, która miała tego zaczęsienie. Dobra, to ja zapraszam na ps3site.pl i zapraszam do kolejnych filmików ps3site.tv. Tyle ode mnie, dzięki za ratul, pozdrawiam.